chciał rzekomo sprzedać garnki, ale prawdziwy powód wizyty 19-letniego przestępcy w mieszkaniu jednej z augustowskich seniorek był zupełnie inny. Nastoletni obywatel Rumunii miał ze sobą garnki i na tyle skutecznie je zachwalał, że kobieta zdecydowała się zakupić naczynia. Gdy chciała mu za nie zapłacić, młody mężczyzna zaatakował ją, używając siły, i zrabował seniorce zgromadzone oszczędności. Zabrał 16 tysięcy złotych i 200 dolarów. Powiadomieni o rozboju policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania agresora. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji dość szybko ustalili, że mężczyzna może przemieszczać się samochodem i kierować w stronę Łomży. Dość daleko, bo w okolicach Piątnicy, sprawcę napaści i rabunku namierzyli łomżyńscy funkcjonariusze. Próbowali go zatrzymać, ale kierowca na ich wezwanie tylko dodał gazu. Na terenie Łomży podczas pościgu spowodował kolizję, ale to nie przeszkodziło mu kontynuować ucieczki piechotą. Na szczęście zdołał przebiec tylko kilkaset metrów. Policjanci znaleźli przy obywatelu Rumunii zrabowane pieniądze. Wróciły one już do obrabowanej augustowianki. A sprawca, poza zarzutem dokonania rozboju, dostał jeszcze zarzut za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Sąd nie miał wątpliwości. Pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratury o sankcję w postaci tymczasowego aresztu. Sprawca najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, ale finalnie grozi mu za popełnione przestępstwa nawet 12-letni wyrok.